Got it. Dobrze. Rozpoczynamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam was, siostry i bracia, bracia i siostry, na kolejnej konferencji z największym zadowoleniem witam po raz kolejny ojca Norberta. Nie będę tutaj absolutnie już nic więcej mówił, ja tylko po prostu oddaję głos naszemu prowadzącemu, bo szkoda czasu. Więc ojcze Norbercie, tradycyjnie przekazuję głos. Bóg zapłać, dziękuję za zaproszenie na kolejną konferencję. Nazywam się ojciec Norbert Maria Siewiński, jestem proboszczem parafii franciszkańskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Bridgeport w stanie Connecticut na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Jak się domyślacie wszyscy, dziś jest nasze święto patronalne, przepiękny dzień świętego Michała Archanioła dla wszystkich, którzy są w Europie. Jak widzicie, w Ameryce jeszcze słońko wysoko, także mamy piękną pogodę i piękny dzień. Jest to szczególny dzień naszej parafii, do którego przygotowaliśmy się przez całą wielką nowennę ku czci świętego Michała Archanioła poprzez adoracje, modlitwy, błogosławieństwa, procesje, konferencje i wszystko, co nam Matka Boża podpowiedziała na ten czas. Dziś natomiast już odprawiliśmy Eucharystię w języku angielskim, rano w języku łacińskim, a wieczorem odprawiamy w języku polskim. Na wszystkich Eucharystiach dokonujemy zawierzenia rodzin, grup i parafii anielskiej opiece świętego Michała Archanioła. A zatem, moi drodzy, zapraszam również do wspólnej modlitwy, którą teraz odczytam. Ta modlitwa szczególnie nam tutaj w Bridgeport towarzyszy i pozwolę się podzielić słowami tej modlitwy i tak rozpocznijmy nasze spotkanie z czwartym dogmatem maryjnym właśnie w imię Boże, polecając siebie, samych, nasze rodziny, nasze wspólnoty, opiece świętego Michała Archanioła. O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufając Twojej dobroci, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego anioła stróża i w obecności wszystkich aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze. Bądź przy mnie przez całe moje życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie atakującym wiarę i czystość, a w godzinie śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź mnie do Ojczyzny Wiecznej. Amen. Na początku naszego spotkania polećmy również Bożemu Miłosierdziu wszystkich naszych zmarłych, a szczególnie świętej pamięci Jana, zmarłego dziadka naszego brata Bartka ze wspólnoty w Derby. Polećmy również za przyczyną świętego Michała Archanioła wszystkich, o których pragniemy pamiętać w tej godzinie. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Kochani, nasze czwarte spotkanie, czwarte czy już piąte, zgubiłem się, ale na pewno mówimy dzisiaj o czwartym, kolejnym i ostatnim, najnowszym dogmacie maryjnym. Przypomnę jako taki bardzo, bardzo szybciutkie resume ostatnich naszych spotkań. Zajmujemy się dogmatyką katolicką w jej bardzo tradycyjnym rozumieniu. W naszym wykładzie jest miejsce tylko na to, co mówi Matka Kościół. Żadne wymysły ludzkie, żadne nowe teorie, które się pojawiają też i w wielu miejscach nas tutaj nie interesują. Interesuje nas zdrowa, tradycyjna, katolicka dogmatyka, a więc nauka o wierze. Jak pamiętacie, przypominam, dogmaty to prawdy, które Kościół z swojej interpretacji życia
odczytywania Pisma Świętego i tradycji, zawsze podkreślam przez duże T, czyli tego sensus, czy tak, sensus fidei, czyli zmysłu wiary wśród ludu, ogłosił jako oficjalne nauczanie Kościoła, podał jako oficjalne dogmaty, które są do wierzenia, do przyjęcia. Dogmaty wynikają najczęściej z interpretacji Pisma Świętego, ale jak pamiętacie z poprzedniego naszego spotkania, które było no dosyć takie trudne, ponieważ mówiliśmy o niepokalanym poczęciu, próbowaliśmy sobie to wszystko tak dokładnie rozpisać i przypomnieć i poukładać, również te dogmaty mogą wynikać z trwającej przez wieki tradycji, a więc tego zmysłu wiary. To jest właśnie ten zmysł, który Duch Święty wzbudza w sercach wiernych. Jeżeli coś trwa przez wiele, wiele wieków, Kościół odkrywa to, interpretuje i w pewnym momencie dziejów Kościoła może się wydarzyć, że w mądrości Ducha Świętego Kościół podaje tę prawdę, która i tak już była obecna, jako prawdę oficjalną, dogmatyczną, czyli prawdę, która nas obowiązuje w sumieniu. Przypomnę, że dwa pierwsze dogmaty maryjne, a więc prawda o Maryi jako matce, czyli macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny, a także jej wieczyste dziewictwo, to są tak zwane dogmaty starożytne, które Kościół od samego początku uznawał za obowiązujące prawdy wiary i w pewnym momencie, ale były to pierwsze wieki Kościoła, podał do wierzenia. Dwa drugie dogmaty, czyli niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny i wniebowzięcie, czyli nasz dzisiejszy temat, to dogmaty nowożytne, które Kościół również podał do wierzenia, ale potrzebował wiele wieków, żeby to rozeznać. Pamiętacie może z poprzedniego wykładu, mówiliśmy o tej walce franciszkanów, o tym poświęceniu franciszkanów dla dogmatu niepokalanego poczęcia, że gotowi byli nasi bracia nawet życie oddać dla tej prawdy. Rzeczywiście prawda o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny w sposób szczególny wrosła w jakiś sposób w społeczność franciszkańską. Dzisiejszy nasz temat, czyli wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, jest tematem bardzo szerokim, ponieważ to już nie jest zasługa jakiegoś zakonu czy konkretnego świętego, ale całej historii Kościoła i zaraz o tym opowiem. Na początku taki wstęp, moi drodzy. O ile niepokalane poczęcie mówiło nam i mówi o początku ziemskiego życia Najświętszej Maryi Panny, czyli o jej poczęciu, a więc początku jej życia na ziemi, o tyle dzisiejszy nasz temat, czyli czwarty dogmat maryjny, mówi o końcu ziemskiego życia Maryi. Wniebowzięcie to ukoronowanie wszystkich innych przywilejów Matki Bożej. Jest z nimi wewnętrznie związane i postaram się to dzisiaj wytłumaczyć. Wszystkie te dogmaty, mówiliśmy o tym na samym początku, są cztery, jak prostokąt, jak kwadrat, czworobok, a więc są ze sobą w jakiś sposób bardzo organicznie powiązane. Dlaczego? Ponieważ mówimy o jednej i tej samej osobie Najświętszej Maryi Panny, zawsze dziewicy, Matki Syna Bożego. Tej, przez którą Pan zdecydował się przyjść na ziemię, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Słowo przedwieczne, czyli natura boska Jezusa. Tutaj oczywiste jest, że nie mamy tutaj żadnego początku ani stworzenia, bo Bóg nie ma stworzenia, nie jest stworzony, ale jest zrodzony, jak wyznajemy w naszej wierze. I to zrodzenie Pana Jezusa, czyli przyjęcie przez Słowo Boże ciała, dokonało się przez łono Najświętszej Maryi Panny. A więc, moi drodzy, przejdźmy do tematu. Czym jest dogmat o wniebowzięciu Maryi? Jest to prawda oficjalnie podana przez Kościół do wierzenia. Mamy tutaj nawet konkretną datę. No, w końcu nie mówimy o takich bardzo, bardzo dawnych latach, ponieważ to jest 1 listopada 1950 roku.
kochani. No to jeszcze tutaj może wśród nas są słuchacze, którzy mogą pewne rzeczy pamiętać, albo przynajmniej nasi rodzice. Więc to nie są jakoś tak bardzo odległe lata, jak chociażby niepokalane poczęcie w XIX wieku, czy te dogmaty starożytne. A więc widzimy, że jest to dogmat podany uroczyście do wierzenia w niedawnym czasie, przez papieża Piusa XII. W konstytucji, no i teraz się zaczną schodki, Munificentissimus Deus. Nie musicie zapamiętać tego tytułu. Te tytuły łacińskie najczęściej są takie dosyć skomplikowane. Nie jest to nam absolutnie do niczego tutaj potrzebne. Kto się bardziej interesuje, niech sobie doczyta, douczy. Natomiast pozostańmy przy tym, że pamiętajmy 1950, a no, to jest taka data nie aż tak bardzo odległa. Skąd się bierze prawda o wniebowzięciu Matki Bożej? Podobnie jak i w niepokalane poczęcie, na próżno nam przeszukiwać Pismo Święte wzdłuż i wszerz, ponieważ tam nic na kartach Biblii o wniebowzięciu bezpośrednio nie znajdziemy. I tu pozwólcie, że znowu zrobię taką malutką dygresję do tych, którzy lubią nas tak, katolików, obkładać swoimi batami, że my ciemny lud, że my głupie i nierozumne cielęta. Otóż bardzo mądre i bardzo rozumne, tylko musimy wiedzieć sami, w co wierzymy, żebyśmy w takich rozmowach potrafili własną wiarę obronić, nawet przed samym sobą. Po to te nasze spotkania z Mariologią, czyli nauką Kościoła o Matce Bożej. Otóż, moi drodzy, to, że coś nie pojawia się bezpośrednio w Piśmie Świętym, wcale nie oznacza, że tego tam nie ma. Tak jak i w niepokalanym poczęciu, tak i we wniebowzięciu, bardzo wiele rzeczy jest w Piśmie Świętym ukryte, pokazane na zasadzie symbolu. Pismo Święte ukazuje nam jakiś obraz, na przykład wjeżdżającej do nieba arki, a my w tradycji Kościoła interpretujemy, że tą arką, czyli tą skrzynią wjeżdżającą do nieba jest symbol, to jest symbol wjeżdżającej do nieba, wstępującej, ale nie własną siłą, tylko wnoszonej Matki Bożej. Bardzo ważne jest, kochani, żebyśmy już tutaj na początku naszych rozważań nie pomylili, broń Boże, wniebowzięcia z wniebowstąpieniem. Jak sama polska nazwa, wniebowstąpienie, czyli ascensio, więc wejście, mówi nam o tym, że kto wstąpił do nieba? No mamy Pana naszego miłosiernego na mojej ścianie, przepiękny obraz prosto z Wilna. Kochani, on jako jeden, jedyny własną mocą wstąpił do nieba. Pan zmartwychwstały, chwalebny Jezus Chrystus, Zbawiciel. Natomiast Matka Boża została do nieba wzięta, o czym samo słowo polskie w niebo wzięcie nam mówi. A w języku angielskim mamy assumption, a to oznacza, to jest bardzo bliskie łacińskiemu assumptio, czyli wzięcie. Assumere to znaczy przyjmować. O, jeżeli coś zjadam, to przyjmuję do siebie. Oczywiście tu nie chodzi o to, że coś Matkę Bożą zjadło, tylko została przyjęta do nieba z duszą i ciałem. Bardzo ważne jest to, moi drodzy, abyśmy sobie uświadomili, że dogmat w swojej treści mówi o bezpośrednim uwielbieniu Matki Bożej w duszy i w ciele, a nie mówi, w jaki sposób to się stało. Czyli u kresu ziemskiego życia Matka Boża została wzięta do nieba. Dogmat nie precyzuje, kochani, czy Matka Boża zasnęła, czy umarła. Tego w dogmatyce katolickiej tutaj bezpośrednio wyjaśnionego nie mamy. Są różne teorie na ten temat, są różne tradycje. W samym obrębie Kościoła rzymskiego mamy różne tradycje, w obrębie Kościoła katolickiego w różnych obrządkach mamy różne tradycje, a już jak popatrzymy na przykład na chrześcijaństwo wschodnie, czyli na przykład Kościół prawosławny, tam mówi się o zaśnięciu Bogu Rodzicy, co odpowiada naszemu rozumieniu wniebowzięcia. Z małymi różnicami nie będę w nie wchodził, bo nie chcę zaciemniać sprawy. Kogo to interesuje, proszę sobie doczytać. Ale zauważmy, że i w świecie katolickim mamy przykłady użycia słowa zaśnięcie, chociażby przepiękny ołtarz Vita Sfosza w Kościele Mariackim w Krakowie, którego tytułem
którego przedstawieniem jest zaśnięcie Najświętszej Panienki. A więc mamy tutaj różne interpretacje. Podsumujmy to. Dogmat o wniebowzięciu mówi o tym, że Najświętsza Maria Panna u kresu swego ziemskiego życia została wzięta z duszą i ciałem do nieba. Dogmat nie precyzuje, czy Maria umarła, czy Maria zasnęła, jak to się dokonało. To są różne tradycje i uszanujmy to, kochani. Nie musimy mieć zawsze wszystkiego wyjaśnione czarno na białym. Jest to w tym momencie nawet niepotrzebne. Dlaczego ten dogmat jest taki ważny? Z wielu względów. Ponieważ godność Matki Bożej, jak wiemy, przewyższa godność każdego człowieka. Przypomnę, kiedy, no myślę, że dla wszystkich wojowników, którzy tutaj słuchają, jest to oczywiste, jest to bardzo ważny element naszego nauczania tutaj u wojowników. Nazywamy Maryję chwalebnym tytułem, imieniem, jakim pozdrawia ją anioł, Kecharitomene. Nie będę w tej chwili to wchodził, bo żeśmy o tym mówili, co oznacza to greckie słowo, ale przypomnijmy sobie, że to jest tłumaczone na polski jako pełna łaski, a więc napełniona jednorazowo do granic możliwości przez Boga łaską. A więc chodzi tutaj o wybranie Matki Bożej. Ona jako jedna jedyna została wybrana na na Matkę Syna Bożego. Nikt inny przed nią, nikt inny po niej. Ona jako jedyna dostąpiła tej łaski. Jeżeli zatem owoc jej łona, jak sami mówimy w każdym Zdrowaś Maryjo, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, owoc łona, przeczystego łona Najświętszej Panienki, Jezus Chrystus, który prawdziwie umarł na krzyżu, prawdziwie zmartwychwstaje, pokonując więzy śmierci, jest rzeczą logiczną, że i ta, która wydała go na świat, urodziła, nosiła przez 9 miesięcy pod sercem, no nie może ulec skażeniu grobu. To jest takie logiczne następstwo. Ale jak to, kochani, się kształtowało w historii? Bo nam tutaj ładnie gadu-gadu z Bridgeport w 2022 roku, pewne rzeczy są dla nas oczywiste. Nie zawsze one były takie oczywiste. Pozwólcie, że opowiem parę słów o historii. Jak to się działo, że Kościół zaczął interpretować odejście Maryi do chwały w ten sposób? Pierwsze takie świadectwo wśród ojców Kościoła, przypomnę, ojcowie Kościoła to starożytni pisarze, którzy wnoszą przez całe pierwsze 10 wieków albo i dłużej nawet, wnoszą coś w doktrynę, naukę Kościoła. Pierwszym takim świadectwem jest list biskupa Salaminy, świętego Epifaniusza. To jest 377 rok, a więc, kochani, IV wiek. Zobaczcie, jak mówiliśmy, że 1950 rok to jeszcze może niektórzy pamiętają, no to 377 to już na pewno nikt nie pamięta. Mówimy o bardzo, bardzo dawnych czasach. I w tym liście biskup Salaminy, święty Epifaniusz zgłasza, czy akcentuje, że należy się zastanowić nad końcem ziemskiego życia Maryi. Jak Maryja przeszła do nieba? Takie tylko ziarenko. Mówimy o IV wieku. W VI wieku do liturgii zostaje wprowadzone święto wniebowzięcia Maryi, które zaczyna być coraz ważniejsze w liturgii Kościoła, szczególnie w obrządku rzymskim. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy chrześcijaństwo przychodzi na ziemię polskie, Polan, mówimy o Lednicy, mówimy o Gnieźnie, mówimy o Poznaniu, o Wielkopolsce, Benedyktyni oczywiście są tam zakonem wiodącym. Większość kościołów nosi imię, tytuł Maryjny. I jakby od samego początku na polskiej ziemi ta Maryjność jest bardzo chwalebna. Tam dominuje tytuł wniebowzięcia, zaśnięcia, a więc już mamy świadectwo przy samym początku polskiego chrześcijaństwa albo chrześcijaństwa w Polsce, mamy już świadectwo, że jeżeli takie tytuły nadawano kościołom, to znaczy, że ta prawda już była obecna, już Kościół w to wierzył. I rzeczywiście tak jest. Powtarzam, pojawiają się różne nazwy, pojawia się nazwa zaśnięcie Maryi.
przejście Maryi, w niebo wzięcie Maryi. Słowo przejście jest bardzo pięknym słowem. Przejście po łacinie to transitus. I kochani, na przykład w następnym tygodniu my, Franciszkanie, będziemy obchodzili wielką dla nas uroczystość świętego ojca naszego Franciszka, 4 października. Pomódlcie się wszyscy za Franciszkanów i nie tylko. Zawsze 3 października bracia gromadzą się, jeżeli posługujemy w parafiach, to również z naszymi parafianami, z trzecim zakonem, z siostrami. Gromadzimy się na obchodzie transitus świętego ojca naszego Franciszka. Jeżeli mieszkacie gdzieś w pobliżu jakiejkolwiek franciszkańskiej świątyni, zainteresujcie się tym i jedźcie na transitus świętego Franciszka wieczór 3 października. Przepiękne nabożeństwo. Co się podczas tego nabożeństwa świętuje? Śmierć świętego Franciszka. Albowiem wierzono, że dzień przejścia z ziemi do nieba w przypadku świętych to dzień narodzin dla nieba. Nawet mówi się na to po łacinie dies natalis, czyli dzień narodzin. Niesamowite. Dlatego powstało nawet w historii pewne takie zamieszanie, jak to możliwe, że dzień narodzin Maryi to 15 sierpnia, jeżeli dzień narodzin Maryi to jest 8 września i tak dalej. Tutaj były pewne nieścisłości, ale to historyczne. Natomiast świadectwo jest, że w VI wieku już się pojawia takie święto, które bardzo, bardzo zaczyna chrześcijan zastanawiać. Tak jak powiedziałam, na temat zaśnięcia Maryi, na temat śmierci Maryi, nie mamy nic, ale to nic w Piśmie Świętym. Przypomnę, że akcja w Dziejach Apostolskich z Matką Najświętszą, kiedy ją widzimy po raz ostatni, ano modli się z apostołami w Wieczerniku i prosi o Ducha Świętego. Jest tam obecna w modlącym się Kościele. Już nawet nie mamy więcej w czasie działalności apostolskiej, tam już nie ma opisów, co Maryja wtedy robiła. Mamy różne tradycje, że została oczywiście powierzona świętemu Janowi, że żyła tu i tu, domki efeskie i tak dalej. To są wszystko, kochani, tradycje. Piękne, cudowne, ale nie ma na ten temat niczego w Piśmie Świętym. Dlatego z pomocą chrześcijanom przyszły apokryfy. To słowo już padło na naszych poprzednich wykładach, więc przypomnę, apokryfy to teksty opowiadające o życiu Pana Jezusa, Matki Najświętszej, świętego Józefa, świętych, apostołów, Kościoła, które nie zostały uznane za kanoniczne w Piśmie Świętym. Tych apokryfów jest wiele. To nie jest żadna tajemna wiedza. Proszę się nie niepokoić, że ojciec Norbert opowiada jakieś niebezpieczne historyjki, ponieważ apokryfy możemy kupić po polsku w Polsce w każdej księgarni. Apokryfy, przepiękne wydanie, apokryfy są, proszę sobie zobaczyć. Tam są na przykład bardzo piękne opisy dzieciństwa Matki Bożej, jej młodości, jej pobytu w świątyni. Też o tym nie mamy nic w Piśmie Świętym. No to skąd mamy wiedzieć, że jej rodzice to Joachim i Anna? Przecież o tym też nie ma w Piśmie Świętym. Ale apokryfy o tym mówią. Podobnie, kochani, o końcu życia, czy tym późniejszym życiu Maryi, o czym też nie ma w Piśmie Świętym, również apokryfy nam opowiadają. Cóż te apokryfy sprawiły? Sprawiły, że chrześcijaństwo zaczęło się na ten temat zastanawiać. Niektórzy za tym ślepo poszli. Nawet zaczęło to być ważniejsze dla niektórych niż samo Pismo Święte. Inni odrzucili to, zlekceważyli, że to bajki. Jeszcze inni zaczęli się zastanawiać. I powiedzmy, że to zastanawianie się doprowadziło do głębszej refleksji bardzo mądrych ludzi, owych doktorów Kościoła, kochani, to nie takie doktory jak ja, które gdzieś tam studiowały, pojadły teologii łyżeczką i wydaje im się, że dużo wiedzą. To byli naprawdę wspaniali, cudowni nauczyciele, święty Augustyn, święty Ambroży, święty Hieronim, Grzegorz Wielki. Mamy ich bardzo wielu. I kochani, to tak jak i dzisiaj, no może to jedzenie teologii łyżeczką to jest takie ładne, bo ja jadłem w Warszawie i uczyli mnie wielcy, fantastyczni nauczyciele, profesorowie, którzy do dzisiaj i nadal są dla mnie autorytetem. Ich uczyli inni profesorowie.
I mamy takie tradycje, nawet kochani, jako tutaj w mojej dziedzinie, czyli wiecie, święty Antoni Padewski, mamy świętej pamięci ojca Cecyliana na Niezgodę z Krakowa, który w niezwykły sposób w latach 60., 70., 80., aż do swojej śmierci zajmował się Antonim. To, co ojciec Cecylian wypracował, przetłumaczył, odszukał, odkrył. Dziś ja korzystam z tego zawsze z wdzięcznością, powołując się. To już jest taka franciszkańska tradycja. I tak, kochani, było też przed wiekami. Jedni uczyli się od drugich, a zatem ta refleksja w Kościele szła z wieku na wiek. I tak, moi kochani, w 566 roku, czyli przesuwamy się dalej, w VI wieku, niejaki Teodozjusz z Aleksandrii podaje, naucza, że podstawą tej chwały Maryi po śmierci było jej macierzyństwo. Zobaczcie, jakie mądre. Odkrył ten człowiek, że Maryja przez to, że jest matką Boga, no nie mogła ulec skażeniu w grobie. A więc nie ze względu na siebie samą, to bardzo ważne, tylko ze względu na to, co Bóg zechciał przez nią dokonać. Stała się narzędziem zbawienia. Około 600 roku, czyli rok 600, powstaje bardzo ciekawa homilia pewnego nauczyciela Teoteknosa z Livias. Nie pamiętajcie tych imion, ja tylko tak sobie tutaj opowiadam. Ale ten pan napisał bardzo piękne rzeczy, pan ksiądz, biskup. Wypadało, aby ciało, które nosiło Boga, przeniknięte Bogiem, nieulegające zniszczeniu, ogarnięte Bożym światłem, zostało wyniesione do chwały wraz z duszą miłą Panu Bogu. I ten sam biskup pisze, weszła Maryja do nieba jako ambasadorka wszystkich. Bardzo urocze. Dopóki była na ziemi, ona czuwała nad wszystkimi, jakby była powszechną opatrznością dla swoich poddanych. Ale wzięta do nieba, pozostaje dla rodzaju ludzkiego podporą niezłomną, stawia się za nami do swego Syna i Boga. I kochani, tu cały czas myśl tych ojców krąży wokół tego, że podstawą wszystkich przywilejów Matki Bożej, wszystkich jej tytułów, wszystkich łaski udzielonych jest fakt, że jest matką. Przypomnijcie sobie, co mówiliśmy na spotkaniu o macierzyństwie, że to jest pierwszy i podstawowy tytuł Matki Bożej. Maryja jest przede wszystkim matką. Dlatego w litanii loretańskiej mamy te wezwania z tytułem Matka. Kolejne wieki to wieki pięknego rozwoju myśli o wniebowzięciu. Już bardzo często o tym pisano. Tu się pojawiają wspaniali pisarze maryjni, którzy sławią Matkę Bożą. To jest święty German, święty Andrzej z Krety i święty Jan z Damaszku. Wszyscy ci trzej święci w niezwykle pięknych słowach opisują również wniebowzięcie. Oni już o tym mówią. Zobaczcie, że dzisiaj jeszcze nie było naszego pieśniarza, świętego Efrema, ale tym razem damy mu spokój. Pamiętacie z poprzednich wykładów, że zawsze nam tu towarzyszył. Niech dzisiaj przemówią inni. Potem nastąpił taki trochę upadek tej myśli, ponieważ pojawili się pisarze, którzy, no tak jak i dzisiaj, zaczęli się podpisywać innymi imionami. To wyobraźcie sobie sytuację, że no nie było internetu, nie było Facebooka, nie było YouTube, więc żeby stać się troszeczkę bardziej znanym, podszywano się pod innych. To tak jak ja bym teraz powiedział, że ja tu jestem świętym Augustynem. Wypisał coś, no dzisiaj w internecie to wszyscy sprawdzą, że to kompletna bzdura, że to jest ojciec Norbert z Bridgeporta, nie żaden Augustyn. No ale wtedy nie dało się tak sprawdzić. No i trochę tam namieszali ci autorzy, ponieważ podrzucali wszystko, co związane z wniebowzięciem, jako że właśnie nie ma tego w Piśmie Świętym. A więc na parę wieków się to trochę zatrzymało. Ale Matka Boża jest cierpliwa, kochani, cierpliwa i ma swoje drogi. Już Bridgeport o tym mogłoby napisać całą pieśń, moi drodzy. Ja zawsze opowiadam, że
moi przełożeni powiedzieli, że mam już więcej grup nie zakładać w Bridgeport, bo już za dużo na głowie. A wtedy właśnie przyszli bracia z prośbą, żeby założyć wojowników Maryi. No więc ja w duchu posłuszeństwa mówię no, 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 no. Przełożeni powiedzieli, że absolutnie żadnych nowych grup, więc sorry, Winnetu, nie ma wojowników. Tu nie będzie, bo ja nie mogę. No i bracia poszli do innej parafii. Ale po założeniu wojowników tam, po drugiej stronie Connecticut, okazało się, że no poproszono mnie o jakieś tam katechezy. No wiadomo, mariolog nie odmówi mówić o Matce Bożej, to by było okropne. Więc zacząłem dla wojowników przygotowywać parę konferencji. A potem Matka Zakon przeniosła tamtego ojca do innego stanu. No i grupa wojowników przyszła do Bridgeport. Także Matka Boża zawsze znajdzie swoją drogę. I tak samo było z dogmatem. Dzisiaj szczęśliwie jestem tutaj opiekunem wojowników Maryi w pierwszej grupy w Stanach Zjednoczonych, a Matka Boża w średniowieczu swoje drogi znalazła. Mianowicie po tym kilku wiekach przestoju niezwykle pojawiły się zakony, które zaczęły bardzo dużo o Maryi nauczać. To są zakony żebrzące, czyli przede wszystkim ojcowie dominikanie i franciszkanie, a więc święty Dominik i święty Franciszek, którzy założyli zupełnie nową jakość życia zakonnego, przede wszystkim rozesłali swoich braci na całą Europę, a ci zaczęli głosić swoje nauki. No i moi drodzy, tutaj wchodzimy w przestrzeń, o której mógłbym mówić do wieczora, a nie mogę, bo mam jeszcze mszę, a wy też powinniście iść spać w Europie wcześniej, więc nie można tego aż tak bardzo opisywać, więc będzie skrócik malutki. Pojawia się postać świętego Antoniego z Padwy. No, jak już się pojawia postać świętego Antoniego z Padwy, to na wykładach ojca Norberta robi się niebezpiecznie, bo tutaj mam przygotowane, zobaczcie, cały artykuł, który właśnie pisze na temat, co Antoni mówił o końcu życia ziemskiego Matki Bożej. Ale pozwólcie, że no parę zdań o Antonim trzeba, bo się na mnie obrazi. Moi drodzy, święty Antoni, jak wiecie, był pierwszym nauczycielem w zakonie franciszkańskim. Sam święty Franciszek braci nie uczył, oczywiście napisał parę pism i również bardzo piękne pisma maryjne, ale tą misję nauczania pierwszych franciszkanów zlecił no, nikomu innemu jak Antoniemu, lepiej wybrać nie mógł, bo nasz kochany Antoni zabiera się do roboty i zaczyna uczyć braci, jak mówić kazania, jak wychodzić do ludzi. Wiecie, niesamowite. Nauczał ludzi, spowiadał ludzi, pracował z ludźmi, jednocześnie nauczał braci. Taki dobry ojciec Antoni, ojciec naszego całego nauczania. I kochani, proszę sobie zapamiętać z tego wykładu, nawet jak te wszystkie imiona wam wylecą z głowy, że święty Antoni jako jedyny franciszkanin jest cytowany przez papieża, który wprowadza dogmat o niebowzięciu. To jest jedyny taki przypadek, że święty Antoni, a w ogóle franciszkanie pojawiają się w tak ważnych dokumentach. Wiecie, franciszkanie powinni być skromni, więc się nie pchają na świeczniki. No ale mądrość Antoniego się tutaj, kochani, przebiła. I pozwólcie, że troszeczkę rzucimy wzrokiem na Antoniego, na chwileczkę. Święty Antoni, jak wiecie, nie nazywał się Antoni, tylko Fernando i nie urodził się w Padwie, tylko w Lizbonie. Tradycja podaje, że urodził się 15 sierpnia, bingo, a więc mamy już tutaj związek. Wychował się pod katedrą maryjną, jego matka miała na imię Maria, a sam święty Antoni przez całe swoje życie był związany z Matką Bożą. Ulubiony tytuł, jaki Antoni wyśpiewuje w swoich pieśniach na cześć Matki Bożej, to Gloriosa Domina, czyli chwalebna Pani. I rzeczywiście, kiedy czytamy pisma świętego Antoniego, tam jest pełno treści, w których Antoni opisuje, jaka ta Pani jego Maryja jest chwalebna. To oczywiście jest związane, moi drodzy, z pewną obyczajowością średniowiecza, bo każdy kawaler, każdy rycerz musiał mieć swoją panią, dla której walczył, dla której szedł kawaliero, szedł na wojnę. On za nią był gotów życie oddać. Taka, wiecie, często platoniczna miłość, ale ci nasi święci średniowieczni, no oni mieli to rycerskość w sobie. To są wielcy dżentelmeni w habitach, ale wielcy dżentelmeni, bo kość w habicie też powinien być dżentelmen. I każdy z tych naszych świętych, no niezwykle, no kogo miał ukochać jako panią swojego serca? Matkę Najświętszą. To zobaczcie, że to się przejawia do dzisiejszego czasu. Zobaczcie na myśl franciszkańską.
Święty ojciec Maksymilian, który zakłada rycerstwo niepokalane, milicja immaculata, czyli ten wątek rycerskości, walki o Matkę Najświętszą. Oczywiście to chodzi o zbawienie naszej duszy, gdzie Maria nam pomaga, ale ta idea walczenia o honor niewiasty, przepiękna. No i dzisiaj myślę, że w tę ideę rycerstwa niepokalanej, która jest bardzo piękna, ideę żywego różańca, wpisuje się nowa idea, w miarę nowa, wojowników, Maryi. Jesteśmy wszyscy powołani do tego, żeby świadczyć o naszej chwalebnej Pani. No więc spójrzmy, co tam ten Antonin znowu wypisywał o tej chwalebnej Pani. No kochani, ta, która była godna ozdobić Syna Bożego koroną ciała, pisze Antoni, zasłużyła również, aby zostać ozdobioną koroną chwały. Zobaczcie, jakie logiczne. Prawdziwie, Antoni pisze, łaska błogosławionej Maryi była bardziej wyśmienita niż wszelka inna łaska na ziemi, bowiem ona miała Syna Boga Ojca za własnego Syna i dlatego zasłużyła, aby dzisiaj, bo to pisze na wniebowzięcie, na święto, zostać ukoronowaną w niebie. Najpiękniejsza myśl świętego Antoniego, którą cytuje papież, to interpretacja psalmu 131, werset 8. Powstań, Panie, ku Twemu odpocznieniu, Ty i Arka Uświęcenia Twego. Ostrzegam, to jest tłumaczenie łacińskiej Biblii, czyli Wulgaty, które jest tłumaczeniem, ale dzisiaj w Biblii Tysiąclecia to troszeczkę inaczej jest oddane. Natomiast jak interpretuje Antoni, który nie miał Biblii Tysiąclecia ani żadnego języka polskiego, tylko wszystko było po łacinie. Powstań, Panie, ku Twemu odpocznieniu, Ty i Arka Uświęcenia Twego. Co Antoni pisze? Pan powstał, gdy wstąpił na prawicę Ojca, czyli mowa o wniebo wstąpieniu. Powstała również Arka Jego Uświęcenia, kiedy w tym oto dniu Maryja Dziewica, Matka Jego, została wzięta do niebieskiego przybytku. O nieoceniona godność Maryi, o niewypowiedziana wzniosłość łaski, o niedościgniona głębokość miłosierdzia. Któremu aniołowi albo człowiekowi została kiedykolwiek udzielona bądź uczyniona tak wielka łaska, tak wielkie miłosierdzie, jak błogosławionej dziewicy, którą Bóg Ojciec zechciał, aby była matką Jego własnego Syna, równego sobie zrodzonego przed wiekami. Tutaj, kochani, przeskoczymy o wiele wieków i zacytujemy teraz, co nasz papież Pius XII, ogłaszając dogmat o wniebowzięciu Maryi, co w tym munificentissimus Deus, w tej konstytucji, co on tam mówi. Papież pisze. Pomiędzy zaś świętymi pisarzami, którzy w tym czasie, używając sentencji, różnych podobieństw czy analogii z Pisma Świętego, ukazywali i potwierdzali naukę o wniebowzięciu, szczególne miejsce zajmuje święty Antoni z Padwy, doktor ewangeliczny. No, tu prawdziwy doktor. On bowiem w dzień wniebowzięcia, interpretując następujące słowa proroka Izajasza, uwielbię miejsce nóg moich, ze stanowczością stwierdzał, że boski odkupiciel ozdobił najwyższą chwałą swoją najukochańszą matkę, z której przyjął ludzkie ciało. I tu kończymy wątek świętego Antoniego jako taką malutką reklamę. Podam, że udało mi się zakończyć tłumaczenie całego kazania na wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny z języka łacińskiego na język polski i język niemiecki. Niemiecki nas w tym momencie nie interesuje, ale polski myślę bardziej. Jest to kazanie w tej chwili w Toruniu w poważnej korekcie. Jak tylko ono się ukaże, z korekty wróci, będę chciał je już udostępnić. Będziemy współpracować tutaj z prowincją franciszkańską i ze stronami franciszkańskimi, tak żeby jak najwięcej ludzi mogło już czytać, co Antoni pisze. Także kochani, proszę o zdrowaśkę w intencji, żeby to wielkie dzieło się posuwało do przodu, bo bardzo ważne. Przypomnę, święty Antoni Padewski, nasz ukochany, pisze całe kazanie o wniebowzięciu.
No i tak, kochani, docieramy do czasów współczesnych. Już z tego średniowiecza wyszliśmy. Bardzo wielu ojców potem już pisze, święty Robert Bellarmin, święty Piotr Kanizjusz, święty Franciszek Salezy, a więc już bardziej współcześni święci piszą o wniebowzięciu. I bezpośrednie takie przygotowanie, moi drodzy, pamiętacie, jak mówiliśmy o niepokalanym poczęciu, bo powiedzieliśmy sobie, że papież pytał biskupów o zdanie. Tutaj po raz kolejny to uczynił. 1 maja 1946 roku papież Pius XII zasięgnął w sprawie wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny opinii biskupów świata. Czyli krótko mówiąc, zapytał ich wszystkich, co na ten temat sądzą, żeby jako pasterze Kościoła wyrazili swoją opinię. I tylko 6 spośród 1191 konsultowanych biskupów wyraziło jakąkolwiek wątpliwość. Jednomyślność była niezwykła, jeszcze bardziej zadziwiająca niż ta, która miała miejsce przed definicją niepokalanego poczęcia. A zatem z powszechnej zgody zwykłego nauczania Kościoła bierze się pewny i mocny dowód, że cielesne wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest prawdą przez Boga objawioną. Kochani, pozwólcie, że wam to jeszcze wyjaśnię troszeczkę, bo nie chcę, żeby cokolwiek nie tutaj było niewyjaśnione. Otóż, moi drodzy, ponieważ pewne prawdy, jeszcze raz przypomnę, nie ma ich bezpośrednio spisane czarno na białym w Piśmie Świętym, więc powołujemy się wtedy na tą tradycję przez duże T. I to ona właśnie pokazuje, że przez wieki ludzie w to wierzyli. Właśnie tak wyznawali tę wiarę. I papież na podstawie tej opinii biskupów, którzy to stwierdzają, że tak w mojej diecezji ludzie chcą, pragną, modlą się właśnie w tym kierunku, prawie cały świat katolicki wyraził taką wolę. 1 listopada 1950 roku zatem papież po raz trzeci, powiem tytuł, Munificentissimus Deus, podaje, ogłaszamy, określamy i orzekamy jako objawiony przez Boga dogmat wiary, że niepokalana Boża Rodzicielka, zawsze Dziewica Maryja, po zakończeniu biegu życia ziemskiego została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały. Czego dogmat nie rozstrzyga? Dogmat nie rozstrzyga, czy była jedyną, którą Pan Bóg wziął, ponieważ wiemy, że Stary Testament mówi o wzięciu do nieba Henocha, Eliasza. No, to są pewne nierozstrzygnięte sprawy, ale my mówimy teraz o wzięciu do nieba Najświętszej Maryi Panny. W jakim celu papież ogłasza ten dogmat? Na chwałę Trójcy, aby chrześcijanie goręcej czcili Matkę Najświętszą, aby zapragnęli uczestnictwa w jedności z Kościołem, aby docenić wartość ludzkiego życia i aby ukazać przeznaczenie człowieka z duszą i ciałem do nieba. A więc, moi drodzy, tutaj bardzo ważne jest, aby sobie powiedzieć, że choć Pismo Święte nie mówi nigdzie bezpośrednio, mamy fragmenty, które mówią nam na przykład o udziale Matki Bożej w cierpieniach Jezusa. Przypomnijcie sobie, co mówi Symeon, a twoją duszę miecz przeniknie. Łukasz, Ewangelia według Łukasza, 2 rozdział, 34-35 werset. Lub scena Maryi pod krzyżem, Ewangelia według świętego Jana, rozdział 19, wersety 15-27. W innym miejscu to, o czym mówiliśmy, pełna łaski, Łukasz 1:28, a także obraz niewiasty obleczonej w słońce. Kto jeszcze dzisiaj nie był na mszy świętej, a jest w Ameryce i może jeszcze będzie, bo w Europie już pewnie o tej porze nie ma celebracji. Dzisiaj było czytanie, jedno do wyboru, o walce anioła ze smokiem. To jest ta sama historia właśnie, wiecie, to ten smok, który chciał pożreć dziecię niewiasty. 12 rozdział Apokalipsy rozpoczyna się przepiękną wizją niewiasty obleczonej w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. To oczywiście może być obraz Kościoła Świętego, ale tradycyjnie interpretujemy to jako obraz chwalebnej Maryi, przyjętej do nieba. No i tutaj, moi drodzy, już tak szybciutko, co nam ten dogmat jeszcze ukazuje?
Ja myślę, że to by był temat na kolejną konferencję i może sobie tak popatrzymy jeszcze w jednej konferencji, co te dogmaty wnoszą w moje osobiste życie, no bo tak gadamy o tych dogmatach, a co to dla mnie tutaj ma powiedzieć? Spojrzymy na to. Ale pozwólcie, że jeszcze na chwileczkę, jeszcze proszę kilka minutek uwagi. Proszę, żebyśmy sobie wyobrazili, skoro Matka Boża została z ciałem i duszą wzięta do nieba. Cóż to oznacza? Oznacza to jej szczególną godność. Tak jak mówiliśmy, godność wynikającą z faktu, że jako jedyna kobieta, człowiek, istota stworzona została wybrana do godności Matki Boga. Ja bardzo często lubię w kazaniach czy w konferencjach używać tego obrazu. Wyobraźcie sobie, jak święta musi być Matka Boża, skoro Bóg swoje najcenniejszy skarb, jedynego jednorodzonego syna, składa na 9 miesięcy w jej ciało. Więc to jest niesamowite, że właśnie Maryja dostąpiła tego przywileju, tego wyboru. Więc tutaj mamy powiązanie wniebowzięcia z macierzyństwem. W innym miejscu powiązanie wniebowzięcia z dziewictwem, czyli z drugim dogmatem. Jan z Damaszku mówi, potrzeba było, aby ta, która rodząc zachowała nienaruszone dziewictwo, pamiętacie, mówiliśmy o tym, zachowała również po śmierci ciało swe bez żadnego skażenia. No i wreszcie trzeci dogmat, czyli niepokalane poczęcie, a więc zachowanie Maryi od grzechu pierworodnego. Ani pierworodna, ani uczynkowa zmaza w tobie nie powstała. W godzinkach śpiewamy. Więc skoro ona była wolna od grzechu i jego konsekwencji, a wiemy, że konsekwencją grzechu jest umieranie, śmierć, cierpienie. Więc no, siłą rzeczy, następstwem niepokalanego poczęcia, cała piękna jesteś Maryjo, no było to, że Maryja nie mogła umrzeć i ulec skażeniu w grobie. Uwaga, tutaj pewien błąd popełniłem. Mogła umrzeć, ale nie mogła ulec skażeniu, czyli rozsypaniu się ciała, bo to ciało nosiło Syna Bożego. Umrzeć mogła, powtarzam, tego Kościół nie rozstrzyga, czy mówimy o zaśnięciu, czy o śmierci. Zawsze na wniebowzięcie, na 15 lubię taką grafikę, krąży tu gdzieś po Facebookach. Aniołowie niosą Maryję na takim kocu czy na takiej zasłonie i sypią się z tej zasłony róże. To jest piękne, współczesne pokazanie, że no to ciało Maryi razem z duszą zaniesione do nieba sypią się z tej zasłony, z tego koca. No koc to głupio powiedziane, no ale z tej platformy, na którą aniołowie ją niosą do Jezusa, sypią się róże czy kwiaty. Kochani, ostatnia taka refleksja, skoro Matka Boża została z duszą i ciałem wzięta do nieba, to tu również to pokazuje, jak ważne jest nasze, twoje, moje ciało. Ciało jako świątynia Ducha Świętego. Zobaczcie, przez wiele wieków w Kościele nie potrafiono tego ciała docenić. Otóż no to ciało, no to wiesz, co tam ważne, dusza ważna. No i tak Kościół to tak różnie interpretował. Święty nasz ojciec Franciszek mówi o bracie osiołku, osiołek, czyli ten, który niesie, no to jest nasze ciało. Jest takie piękne spojrzenie, mimo że Franciszek też bardzo był umartwionym człowiekiem, ale docenia godność ludzkiego ciała. No były takie prądy w Kościele, że tylko dusza się liczy, ciało nic nieważne, ciało to przeszkoda. Wyzwolić się z tego ciała, czyli umrzeć, to jest dopiero super. A my przecież wierzymy w zmartwychwstanie ciała. Także nie ma mowy o wyzwalaniu się. My się kiedyś połączymy, to ciało zmartwychwstanie. I tutaj popatrzmy na to, że wzięcie Maryi do nieba jest zapowiedzią godności ciała. Ona nie jest wzięta tylko z duszą. Z duszą i ciałem. A więc to, co się dokonało w życiu Maryi, dokona się również i w naszym życiu. Oczywiście nie tak chwalebnie i nie tak wypełnione łaską, jak Matka Najświętsza, ale również i nasza ojczyzna, jak święty Paweł pisze, jest w niebie. I kończę to rozważanie obrazem pewnym. Znowu Jan z Damaszku dzisiaj nam tutaj zdominował. Ten Jan Damasceński jest bardzo mądrym człowiekiem. Pisze w swoim kazaniu, pisze takie piękne słowa.
o pustym grobie Maryi. Święty kaznodzieja zauważa, że w Jerozolimie były dwa puste groby. Grób Jezusa, a drugi pusty grób to grób jego matki. Oczywiście jest to obraz, pewna przenośnia, że Maryja właśnie nie mogła ulec skażeniu śmierci. Patrzymy zatem, bracia i siostry, na Matkę Najświętszą, dzisiaj w perspektywie jej chwalebnego końca ziemskiego życia. Patrzymy na nią jako na królową anielską i tu wracamy do dzisiejszego święta. Święty Michał, Archanioł, Gabriel i Rafał. Archaniołowie, a wkrótce drugiego, no w tym roku niedziela, więc to troszkę tam się ucieknie, ale aniołowie stróżowie, pamiętajcie, że rzeczywistość aniołów jest rzeczywistością realną. Oni tutaj są z nami, a więc ich królową wyniesioną ponad wszystkie chóry anielskie jest chwalebna dziewica. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Myślę, że temat nie był aż taki trudny jak niepokalane poczęcie i że aż tak bardzo was tu nie wymęczyłem jak ostatnim razem. Zapraszam na kolejne spotkanie, w którym, no już omówiliśmy teraz wszystkie dogmaty, więc chciałbym, żebyśmy się pochylili następnym razem jeszcze jako takie podsumowanie tych czterech dogmatów na tym, co te prawdy oznaczają dla mnie, chrześcijanina, męża, żony, wojownika, członkini żywego różańca, parafii, czego ja w tych dogmatach mogę się nauczyć od tych dogmatów, jak mogę to zinterpretować. Myślę, że to będzie taki praktyczny obraz i tutaj pochylimy się troszeczkę nad pewnym bardzo pięknym dokumentem papieża Pawła VI, Marialis Cultus. Zaproszę was do pewnej refleksji takiej praktycznej, jak tą mariologię, której się uczymy tak wytrwale, wcielić w nasze życie. A tymczasem z Bridgeport na wschodnim wybrzeżu z uroczystości, bo u nas uroczystość świętego Michała Archanioła. Przesyłam wam, drodzy bracia i siostry, wszystkim najlepsze pozdrowienia i życzenia Bożego błogosławieństwa. Niech was błogosławi i strzeże przez ręce Najświętszej Maryi Panny Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zapłać. I bardzo wielkie Bóg zapłać z Londynu i z całej Europy i świata dla ojca Norberta. Oczywiście, jak zawsze i zwykle, no, fantastyczna konferencja. Z pełną odpowiedzialnością i świadomością będziemy czekać na kolejną konferencję. Więc oczywiście to roześlemy podobnie jak tutaj, plakaty i tak dalej. Także z wielką niecierpliwością będziemy czekać na kolejną konferencję. No i myślę, że tutaj jak gdyby rozpoczęliśmy taki bardzo dobry cykl konferencji, które bardzo fantastycznie nas wciągają właśnie w pełną wiedzę na temat naszej ukochanej Maryi. Jeszcze raz, wielki Bóg zapłać. Dziękuję wszystkim uczestnikom, siostry i bracia. Zapraszamy na następne spotkanie. Oczywiście informacja będzie podana, więc na dzień dzisiejszy z Londynu i z Anglii wielki Bóg zapłać. Bóg zapłać wam, siostry i bracia, ojcu Norbertowi i wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tej konferencji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Z Panem Bogiem i Maryją. A może jeszcze jakieś pytanie takie bardzo szybkie. Nie ma pytań. Czyli wszystko było fantastyczne. Aczkolwiek pewnie pojawią gdzieś te pytania, może którąś konferencję poświęcimy tak troszeczkę czasu na że tak powiem, na odpowiedzi, bo na pewno w trakcie tego wszystkiego jakieś te pytania się rodzą. Pytanie do mnie dotarło jak dotąd jedno, ale takie bardzo praktyczne, bo ktoś poszukiwał jakiejś z tych konferencji, więc drodzy uczestnicy, wszystkie konferencje są nagrane i
Ja sobie pozwalam je też włożyć na nasz kanał YouTube. Proszę wpisać na YouTube pracownia świętego Antoniego, to bardzo proste. Mimo że jesteśmy tutaj parafią trójcztero, pięciu, już nie wiem ile języczną, ale wszystko jest to pracownia świętego Antoniego. Więc tam znajdziecie i będzie playlist wykłady z mariologii, czy rozmowa o mariologii, jakoś tak. Wszystko się tam znajdzie, także nic nie przepadło. Nie, proszę się nie niepokoić. No właśnie. Także pełen zestaw informacji i wiedzy. Jeszcze raz wielki Bóg zapłać i do następnego spotkania z Panem Bogiem i Maryją.